Kolejny standardowy dzień. Kolejny, w którym to nie odstąpię człowieka na krok. Mówiąc konkretniej, nawet gdyby tego bardzo chciał, nie będzie miał dość siły, żeby mnie zostawić. Przecież wszystkie dni tak wyglądały. I tak każdego poranka człowiek witał mnie z uśmiechem na twarzy. Najpierw zapalił mnie, potem zjadł śniadanie. Najpierw ja, potem śniadanie. Jestem też w pracy. Moja obecność uspokaja człowieka. Beze mnie nerwowo przebierałby palcami, nie mogąc się skupić. Efekty jego pracy są uzależnione od tego, czy jestem w pobliżu. I tak to zawsze wygląda. Praca i ja. Miałem moc. Pociągałem za sznurki słabej woli miliony ludzi. Byłem przy człowieku zawsze. W domu, w pracy, w szkole, w knajpach, w pociągach, na spacerze. Wszędzie, gdzie był człowiek, tam byłem i ja. Zajmuję tysiące miejsc w kioskach i w sklepach. Jestem wszechobecny i dostać mnie może każdy i wszędzie. Śmieszy mnie to, jak sami próbują siebie przede mną ostrzec. Boją się mnie, a zarazem wielbią. Strach przed rakiem, zawałem, chorobami płuc. Nie jest w stanie ugasić ich pożądania. Dziś było inaczej. Nie zapalono mnie. Schowany w ciasnej kieszeni spodni dusiłem się. Potrzebowałem spenetrować płuca człowieka. Tymczasem on zapragnął spróbować czegoś nowego. No co za bezsens. Leżę na tej ławce już od 2 godzin, bo człowiekowi nagle zachciało się jeździć na rowerze. A zresztą prędzej czy później złami się i wtedy po mnie sięgnie. Nie zostałem dziś wyciągnięty z paczki ani razu. Człowieku, obudź się. Nie widzisz, co się z tobą dzieje? Przecież męczący sport nie może być ważniejszy ode mnie. Zapal mnie. Przegrałem. Jak to możliwe, że wolna wola człowieka okazała się silniejsza niż jego nauk? Shit.
shackles are undone. The bullets quit the gun. The heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved. Been moved. The grave is moved. All debts are removed. Jak to dobrze, że ty po mnie sięgniesz.